Witam Państwa. Kilka zdań o zasadzkach czekających na biegłego rewidenta w spółce kapitałowej. To bardzo specyficzny typ jednostki. Tu sama wiedza fachowa nie wystarcza. Potrzebna jest także twórcza wyobraźnia, ponieważ złoczyńcy są zawsze o krok albo dwa kroki przed audytorem. Potrzebny jest także twórczy sceptycyzm, żeby ogarnąć spółkę w całej jej złożoności i zwrócić uwagę, proszę, przede wszystkim na statut. W nim czasem kryją się dziury, przez które wyciekają ze spółki pieniądze. Proszę zwrócić uwagę na definicję przedmiotu przedsiębiorstwa. Czasem tam wpisują prawnicy z ostrożności nazbyt wiele punktów krajowej, państwowej, polskiej klasyfikacji działalności i to rodzi ryzyko, że spółka czmychnie nagle niespodziewanie zupełnie inną dziedzinę. Takie przypadki na polskim rynku były. Kolejny problem, na który proszę zwracać uwagę, to cel spółki. On powinien być jasno określony. Spółka powinna jasno komunikować, po co istnieje, po co działa. Tutaj nie wystarczy samo banalne stwierdzenie, naszym celem jest przysparzanie korzyści akcjonariuszom. To już nie te czasy, kiedy istniał ów trójkąt spółka, akcjonariusz, który się z nią raz do roku kontaktował na walnym zgromadzeniu i audytor, który przychodził raz do roku badać spółkę, czy tylko jej sprawozdania. Tutaj już mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym wielokątem, bo oprócz spółki, jej akcjonariatu, audytora, występuje bardzo wielu interesariuszy. Najważniejszym z nich jest pracownik, tak zwany kapitał ludzki. Wszyscy deklarują, że pracownicy najważniejsi i bardzo dobrze, bo rzeczywiście są niesłychanie ważni, ale co audytor ma powiedzieć na to, że spółka zobowiązuje się opłacać swoich pracowników przez 29 lat jeszcze od dzisiaj bez ekonomicznego uzasadnienia. Tak jest w ludnictwie. Następnie proszę zwrócić uwagę na kolejnych interesariuszy. To społeczeństwo. Nie tylko społeczność lokalna, ta miejscowa, bo taki Bełchatów potrafi zatruć życie społeczeństwu całej Europy na dobrą sprawę. Tutaj się przed nami jawi problem odpowiedzialności klimatycznej. Jeżeli dzisiaj jeszcze to nie jest numer jeden zainteresowania biegłych rewidentów, to będzie niebawem. No i oprócz tego ogarniać trzeba takie zjawiska jak klienci, odbiorcy, dostawcy, jednym słowem cały snop interesariuszy. I wreszcie rzecz szczególnie wyzywająca, to znaczy stosunki w grupie kapitałowej. Większość spółek kapitałowych działa w grupach spółek i proszę zwrócić uwagę, że zapowiedziana nowelizacja kodeksu spółek handlowych wywraca to wszystko do góry nogami, stawia na głowie i rodzi ogromne ryzyka. No więc tutaj pułapki są ogromne. Ale czy mogę powiedzieć coś pocieszającego na koniec? Myślę, że tak, że ten zawód, chociaż wymagający, coraz trudniejszy, rodzi też pewną satysfakcję. Dawniej pisano książki o dzielnym kapitanie milicji, który ścigał złoczyńców. Dzisiaj powinno się raczej pisać książki, kręcić seriale, bajeczne seriale o biegłych rewidentach, którzy rozwiązują skomplikowane sieci międzynarodowych powiązań, pokazują, gdzie nikną pieniądze, gdzie następuje nieładna optymalizacja podatkowa, gdzie tracimy i gdzie dzięki audytorom zyskujemy. To byłoby ciekawe.